Firma Zenoa to firma, której korzenie to Południowy Pacyfik. Południowy Pacyfik, z dala od wszystkich stałych lądów, przepiękne, bajkowe wyspy, szczególnie Polinezja Francuska, rozrzucona na obszarze prawie takim jak Europa, 150 wysp, choć powierzchnia do wszystkiego taka jak parę powiatów naszych mniej więcej, ale przede wszystkim fantastyczne warunki dla wzrostu roślin. Przewspaniała sprawa. I tam właściwie się wszystko rozpoczyna. Oczywiście też i turystycznie piękny rejon, aczkolwiek ta turystyka nie jest tak nachalna i tak wielka jak na Hawajach, prawda? Gdzie tam 1000 kilometrów powyżej, że tak powiem, na północnej półkuli, no trochę więcej niż tysiąc, więcej, parę tysięcy, gdzie Hawaje, gdzie ta turystyka jest inna, choć ta roślinność troszkę podobna, ale Polinezja Francuska jest absolutnie total naturalna, fantastyczna. I drodzy Państwo, cała historia rozpoczyna się ponad ćwierć wieku temu, związana jest z wyspą Nuku Hiva na Markizach, czyli północnym rejonie Polinezji Francuskiej i związana jest z nazwiskiem John Wadsworth. John Wadsworth, Amerykanin, człowiek, który wykształcił się w dziedzinie badania żywności. I od wielu, wielu dziesiątek lat zajmuje się tym badaniem żywności. Nazywany jest dzisiaj ojcem superżywności, ojcem zdrowej żywności, również ojcem supersoków, z powodu roli, jaką odegrał, wprowadzając na światowe rynki owoc noni. Pierwszy z tak zwanych superowoców. Po tym poszła cała fala różnych, różnistych owoców. Historia szybciuteńko rozpoczyna się, jak wspomniałem, dobre ćwierć wieku temu, już blisko 30 lat już będzie niebawem do tyłu, kiedy do laboratorium Johna Wadsworta w Stanach Zjednoczonych trafia informacja właśnie o Moringa citrifolia, o tym bardzo ciekawym drzewie, które rośnie na Polinezji Francuskiej, na całym tym rejonie Południowego Pacyfiku, owocuje 365 dni w roku, a przede wszystkim to, co najważniejsze, od tysięcy lat stosowany jest przez mieszkańców. John Wadsworth podejmuje decyzję, żeby lecieć na Polinezję, no ponieważ wujek Google wówczas jeszcze, że tak powiem, był w powijakach, czy go jeszcze nie było, jeszcze może twórcy Google'a też tam dopiero z pieluch wychodzili, prawda? W każdym bądź razie leci na tą Polinezję, tam się przemieszcza od chałupy do chałupy, od wyspy do wyspy, rozmawia z ogromną ilością ludzi, dostaje całą masę receptów, dostaje całą masę historii, opowieści związanych właśnie z tym przeciekawym owocem. Podejmuje decyzję, te ćwierć wieku temu generalnie, żeby uruchomić coś, co potem nazywamy przemysłem bioaktywnym. Przemysł oparty na tak zwanej superfood, superżywności, tej wyjątkowej żywności. I noni jest tym pierwszym superfood, tak możemy powiedzieć. Po nim pojawiają się kolejne. Tworzy przemysł bioaktywny, który jest częścią przemysłu zdrowego stylu życia, mieszczącym się między spożywczym przemysłem a przemysłem farmaceutycznym, prawda? Mógłbym nawet powiedzieć biznesem spożywczym, a biznesem farmaceutycznym byłoby trafniej. Uruchamia firmę w 1996 roku, która rozwija się w ogromnym tempie, wychodzi na 5 kontynentów, blisko 80 rynków ogarnia swoim działaniem. Rozwój jest naprawdę wielki, dochodzi do obrotu rzędu 700-800 milionów dolarów rocznego obrotu. Ja mam ten zaszczyt wielki, przyjemność, no naprawdę bardzo, 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 bardzo wielki zaszczyt poznać Johna Wadsworta 15 lat temu i od tego czasu miałem szansę, tą możliwość widzieć się z nim dziesiątki, dziesiątki razy na różnego rodzaju konferencjach, spotkaniach, różnego rodzaju wyjazdach, eventach, właściwie w różnych miejscach świata. Miałem okazję poznać, jakiej klasy jest to człowiek, jakiej jakości jest to naukowiec, jakiej etyki jest to przedsiębiorca. No i mógłbym tu wiele, wiele rzeczy wymieniać. Część z Państwa, którzy jesteście tutaj z nami, znacie troszkę Johna Wadsworta, wiecie, że tych jego zalet nie sposób wyliczyć, tych wspaniałych. Naprawdę to jest zaszczyt z nim móc pracować. Ale drodzy Państwo, w momencie, kiedy John Wadsworth wyniósł na światowe rynki noni, okazało się, że wielu naukowców, w wielu laboratoriach zaczęło badać kolejne tak zwane superowoce. Okazało się, że jest w Brazylii tak zwana jagoda açaí, to się nazywa, prawda? Jagoda, która ma znakomite działanie na ludzki organizm. Pojawił się nowy superowoc. Potem okazało się, że Argentyna i Chile, te rejony to jest jagoda maqui, prawda? Stosowana przez Indian, Machupi, stosowana przez tam bodajże 2000 lat przez nich i więcej, na różnego rodzaju zdrowotne dolegliwości, problemy. John Wilson strzela ta decyzję, żeby opuścić firmę, którą uruchomił. Zostawia firmę w dobrej kondycji, firma świetnie funkcjonuje, ale razem z drugim dżentelmenem, z którym prowadzili to przedsięwzięcie wcześniejsze, Kimem Macy, uruchamiają firmę, którą nazywają Zenoa. Nazwa Zenoa to wyraz złożony z dwóch wyrazów, prawda? Nazwa własna złożona z dwóch wyrazów, z azjatyckiego zen, oznaczającego harmonię, szczęście, harmonię, równowagę, spokój, i polinezyjskiego noa, oznaczającego radość, szczęście, rodzina, satysfakcja, prawda? Powstaje firma Zenoa. Powstaje firma Zenoa dzisiaj na już blisko 30 rynkach, choć tak naprawdę start
Oficjalny start firmy miał miejsce 7 kwietnia 2017 roku, w zeszłym roku. W 2016 roku był bilans w Japonii, właściwie to były takie początki, natomiast 7 kwietnia oficjalnie firma wystartowała w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj na wielu rynkach jest w fazie przedstartu, w fazie takiego pre-launchu, na wielu rynkach już jest w fazie oficjalnego rozwoju. My jesteśmy pierwszym rynkiem z krajów UE, gdzie Zenova rozpoczęła swoje działania. Z nami równolegle latem zeszłego roku dołączyła Rosja, potem dołączyła Ukraina, no i tam troszeczkę bałtyckich krajów. Dzisiaj wyszliśmy troszeczkę i na teren Belgii, trochę do Francji, no troszkę do Niemiec przez niektóre osoby. We Włoszech mamy wspaniałe już osoby działające. No, w każdym razie przedsięwzięcie znakomicie zaczyna. Tyle, jeśli chodzi o firmę, o genezę firmy, tak żebym tutaj słownie